Witam serdecznie Belachor z tej strony. Kolejny odcinek nowej serii taktyki i porady na rankedach. Tym razem pancernik Georgia w sekundary buildzie. Na małej skali, czyli jak jest mniej okrętów przeciwnika, mm, sekundary buildy są o wiele bardziej przydatne. Także zapraszam. Sprawdzamy sobie przede wszystkim z do czynienia: Kaga, Georgia, Jambart, Homer, Brindisi, Hyper, Kagero. Czyli zagrożenie ze strony niszczyciela jest. Kagero torpedy są dość mocne. Nie chcemy ich łapać. Musimy uważać na bok, żeby nie pokazywać boku Georgii. Zresztą żadnemu pancernikowi nie, nie, nie chcemy pokazać boku. Wszystko możemy scytadelować żambarta również, tak samo Pomerna, ale w specyficznej sy specyficznych sytuacjach. Green DC, bardzo miękki, hiper, to samo. Widzę Green DC. Także moje 450-7 overmeczują go. Więc zdjęcie na cel pierwszych krążowników. Jest bardzo dobry pomysł. Rzucam sobie samolot, żeby wygodniej celować. Myślałem, że tu odwróci się bokiem, niestety nie. Także zakładam, gdzie będzie i blinduję. Ale mam na uwadze, widzicie, ciągle tam są samoloty, dlatego staram się mieć to na uwadze, żeby przypadkiem ta kaga nie miała idealnego zrzutu na mnie czterech torped. kontuje się do samolotów. Wiem, że one tam są. Patrzę na mapę. Zerkam co jakiś czas. Kontuje się co prawda to nie jest dobra pozycja, no ale niestety chcemy nie chcemy dawać łatwych zrzutów kadze kaga wybrała sobie lotniskowiec, także my możemy się spokojnie z powrotem odwrócić do przeciwnika i podjąć z nim walkę. Brindisi płynie bokiem, także to jest mój kolejny cel. Niestety tutaj to nie jest Dead Eye Build. Także, to prawda, Georgia jest dość celna, ale czasami lubi robić dziwne rzeczy. Tutaj widać, Brindisi patrzy, widzi, że strzelam do niego, także ładnie się skontował. Ale. Nie może tego robić wiecznie. Kagero złapane na KPC, czyli spokojnie mogę sobie puszować. Nie ma zagrożenia torpedowego po mojej stronie. Staram się oczywiście teraz wrócić do bitwy, ponieważ no ta ucieczka. Lotniskowcowi trochę jednak mnie kosztowała czasowo, ale Brindisi tutaj ładnie chce pomóc mi wrócić do gry. Ładny bok. Salwa nie wygląda najlepiej, no ale to mówię. Nie ma dedaja. Czasami po prostu gra nie chce. Celujesz dobrze, ale gra nie chce cię nagrodzić tym. Znowu pojawia się Brindisi, tym razem widzę, że chce płynąć do przodu, więc daję duży lead. Teraz salwa wygląda nieco lepiej. No i tak wygląda. Pojawia się Georgia. W sekundary buildach to jest częsta sytuacja, na przykład na randomach, widzicie, że, że pancernik gra bardzo z tyłu. A, do... A gdy puszuje, okazuje się, że ma sekundary build. Także jeśli macie tego sekundary builda, chcecie być jak najbliżej przeciwników, ale starasz się jednak walczyć z nimi jeden na jeden. Na początku, może troszkę musiałem być, byłem wygoniony przez ten lotniskowiec. No bo mówię, okazało się, że nie leciał na mnie, ale co, jeśli by poleciał na mnie? Więc jednak. Musiałem troszkę uciec. Jestem Georgią, mam Speed Boosta. Jestem szybki, więc mogę wrócić spokojnie, szybko do walki. No i widzicie, ładnie się kontuje, trzymam w, trzymam w zasięgu swoich sekundarek Georgie. Tamten ta Georgia nie jest sekundarkowa, także duża przewaga dla mnie. Widzicie, położenie mojego Jambarta. Przeciwna Georgia za mocno spuszowała i teraz jest rozwajeżdżę. Nie może pokazuje bok Zambartowi, Zambart bardzo go kara. chciałby się odkręcić, to następny w kolejce do strzelania jego boku jestem ja. I teraz zrobimy to samo z pomernem. Nawet jeśli gracie solo, to jeśli umiejętnie się... Będziecie e, układać na mapie, to możecie stworzyć naturalne crossfire'y Tutaj, crossfire między mną a Enterprise'em. Pomern chce uniknąć torped. Łapie wszystkie i dodatkowo jeszcze moje pociski. To jest e, jeszcze liga brązowa, także nie można spodziewać się jakichś wielkich playów i zawodników. Dlatego, jeśli jesteś dobry, po prostu bierzesz w nabarki grę i kierujesz swoich sojuszników, a George jest jednym z tych okrętów, na której kieruje się dość łatwo. Widzicie, zatrzymałem się, nie chcę puszować Pomerna, ponieważ już zaczyna pojawiać się powolutku crossfire. Jambard płynie do przodu, ja się zatrzymuję, ponieważ pomern nie będzie mógł kontować się równocześnie do mnie i do Żambarta. Póki co staram się strzelać w wielką superstrukturę pomerna. Ale jak widzicie, już zaczyna zakręcać. Sekundarki pracują. Trzy pożary. Prawie 100 trafień. Pomern w końcu próbuje storpedować Jambarta Także kolejny pancernik zniszczony Są torpedy I od Kagi i od e, Pomerna Jambart w trochę niekorzystnej sytuacji Musi wybrać, które torpedy Chce wziąć Wybrał cztery torpedy Wybrał cztery torpedy od Kagi Chyba Lepsze ...niż torpedy Pomerna. Ale nie wiem. Jest 3 na 3. Ja zachowałem bardzo dużo swojego HP. Nawet, nawet jednego... Ile nie użyłem. Ale czy grałem tak bezpiecznie? No nie. Brawlowałem i jedną Georgię... ...i Pomerna. Tylko miałem lepsze... ...ustawienie. I nie byłem fokusowany. Ale teraz... Teraz ja muszę wziąć na barki yy, dalszy przebieg gry. Mój żambart ma mało HP. Teraz ja chcę wziąć na siebie pełne, pełną uwagę swoich przeciwników. Lecę do przodu. Chcę złapać kagę. Widzicie na mapie jest jej znane ostatnie położenie. Zakładam, że nie zmieniła go. Poza tym mapa jest bardzo mała, więc bardzo szybko. Gdybym chciał, mógłbym ją złapać. Oczywiście jedyny widoczny cel no, to jest jednak Zambard, więc strzelam do Zambarta. Tutaj dostałem... pokus od yy, Hagi. Znowu sekundarki pracują, kolejny pożar. Nie wiadomo czy ma naprawkę. Czy nie, ale. Ma naprawkę naprawił, więc teraz kolejny pożar będzie permanentny. Tutaj troszkę zaryzykowałem. Ale póki żambart strzelił, by zabić mojego żambarta, chciałem się jak najszybciej odwrócić do niego. Do niego. Bokiem. I uciec. Widzicie HE, ponieważ wcześniej strzelał do e, Jean-Bart'a też H3, więc założyłem, że. No, bus albo przewóz. Albo dostanę tutaj karę, albo ujdzie mi to na sucho. Bo Jean-Bart spokojnie będzie mógł zostać przeze mnie dobity z pomocą Enterprise'a, a ja chcę już lecieć na Kagę. I widzicie, Kaga nawet nie ruszyła się z miejsca. I zignorowałem cap, ponieważ mamy tyle punktów i przeciwnik ma też tyle punktów, że nie musi się ta gra skończyć na punkty, tylko możemy spokojnie sobie wyczyścić całą mapę z przeciwników. Tutaj oczywiście dodrzuje kagę. Moja obrona przeciwlotnicza <grytanie> niewiele robi samolotom kagi. Pomimo tego, że to są słabsze samoloty przed reworkiem. Kaga posiadała samoloty tiru 6. Teraz są tylko niewiele gorsze od siok samolotów Siokaku. Celuję w nos. Co prawda Cytadeli nie będzie, ale penetrację na spokojnie. Mam tyle HP, że mogę sobie na to pozwolić. No i... 215 tysięcy Georgium na rankecie. widzieliście, całą grę spędziłem walcząc z przeciwnikami na środku. Nie musiałem zmieniać pozycji, bo przeciwnicy sami do mnie płynęli. Oczywiście, gdyby na przykład ten e, Pomern albo Georgia. Zatrzymał się, to wtedy ja bym musiał zacząć puszować. Pewnie straciłbym o wiele więcej HP. Ale tak jak mówiłem, rankedy to jest gra błędów. Jeśli przeciwnik popełnia błąd, nie przeszkadzajmy mu w tym. Im bliżej przeciwnik jest naszego lotniskowca, tym szybciej przyleci z pomocą. Trzymamy się swoich sojuszników. Widzieliście tam Georgia. Kontra ja i Żambart ładny Crossfire. Nie miał jak uciec, ponieważ pokazywał bok Żambartowi. Gdyby dokręcił, żeby skontować się przeciwko Żambartowi, ja bym dokończył te Georgię. No i tak samo Pomeran. Crossfire. To prawda, Pomeran to trochę słaby przykład, ponieważ Pomer ma gigantyczną superstrukturę, ale jednak. Zabiliśmy oby, obydwu. Także 4 kile, dużo demedża. Georgia, bardzo dobry pancernik do kierowania rankedów. Mam nadzieję, że to Wam pomoże. Tutaj tylko podpowiem, że jednak to jest full secondary build z dodatkowym healem. Dziękuję bardzo. Zapraszam do polubienia filmiku, odwiedzenia mnie na moim kanale Twitch. I do zobaczenia albo na streamie, albo w kolejnym filmiku. Cześć.